Hej, a to bardzo ciekawy temat. Rozwody wśród mężczyzn. Ostatnio rozmawiałem z dwoma prawnikami, którzy zajmują się rozwodami i powiedzieli, że jeżeli ktoś się raz rozwiódł, to bardzo często później drugi raz się rozwodzi, trzeci raz się rozwodzi. To jest taki częsty proceder, który jest na salach rozwodowych. Ale patrząc na to z logicznego punktu widzenia, i z moich skromnych obserwacji, jak zawsze, facet, który raz się rozwódł, później drugi raz się rozwodzi, trzeci raz, to przeważnie z moich obserwacji w ogóle nie miał doświadczenia wcześniej, żeby wziąć ten ślub. No bo on miał jakąś tam dziewczynę, jedną, może nawet, albo nie miał bardzo często, a jeżeli miał, to miał jedną, maksymalnie dwie dziewczyny, więc nie miał żadnego doświadczenia, nie miał żadnej wiedzy na ten temat. I on wziął ślub z tego powodu, że rodzina, bardzo często nacisk społeczeństwa, czasem ślepe zauroczenie. No i wziął ślub i po jakimś czasie już się rozwiódł, no bo nie miał pojęcia. No i później, skoro raz był nieszczęśliwy, to myślę, że za drugim razem będzie i tak za trzecim i czasami nawet za czwartym, piątym do czegoś takiego dochodzi. No i ciągle nie wychodzi. Dlaczego tak jest? Jak to jest, że jednym mężczyznom żyją sobie w związku i wszystko jest elegancko, a drugi po prostu notorycznie się rozchodzi i nie wie, co się z nim dzieje. Z moich skromnych obserwacji po raz kolejny to podkreślę i powiem, tylko i wyłącznie brak wiedzy, brak edukacji w większości tych przypadków towarzyszy tym panom. Oczywiście są jakieś tam pojedyncze egzemplarze, procentowo, których wpływ na ten związek miało zupełnie coś innego. Ale z moich skromnych, jeszcze raz powtarzam, obserwacji, większość rozwodów, większość rozpadów związku to jest brak wiedzy, brak znajomości kobiet, brak znajomości postępowania z kobietami, brak rozpoznawania kobiet i brak pewności siebie własnej. I tam jest tyle czynników, że można wiele, wiele książek na ten temat napisać i już wiele książek zostało napisanych. Dlatego, jeżeli chciałbyś coś zmienić w życiu, chciałbyś trochę lepiej to wszystko sobie poukładać, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl, a ja w tym wszystkim Ci pomogę. Pomogę Ci zwracać uwagę inaczej troszeczkę na kobiety. Doedukuję Cię, jeśli chodzi o wiedzę na temat kobiet i zmienię być może bardzo mocno Twój dotychczasowy światopogląd. Dlatego zapisz się już teraz i przekaż ten film wielu swoim znajomym, ponieważ to może uratować komuś życie. Tak, dobrze usłyszałeś, może uratować komuś życie, a czasami nawet może uratować szczęście u wielu pokoleń. Ja osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina, życzę jak najwięcej cudownych randek i życzę, żebyś miał wybór, żebyś podwyższał swoją pewność siebie z dnia na dzień, żebyś nie miał problemów związanych z rozwodami, z rozstaniami, tylko cały czas do przodu z uśmiechem na twarz. Hej!